co, nie będzie Marka. No? Nie ma. Nie. Chcesz zabrać głos? Jasne. Na nasu kolanicznym. Ja na końcu powiem, że to jeszcze chcę zabrać głos. Gdzie jest Waldek? Gdzie jest Waldek? Ja mu powiem jak to. A wino nie musi być otwarte? Nie. Nie będzie? A chcielibyście sobie czymś ze swoje? No nie, ale to może być otwarte i nam dać. Nie, nie to Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątka obchodzimy, dźwignęli się z naszych słabości do nowego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Barucha. Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego przez ofiary składane złym duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o waszym Żywicielu, Bogu wiekuistym. Błądząc myślicie o odstąpieniu od Boga, tak teraz nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie. Albowiem ten, co zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Kochani siostry i bracia, słowa gratulacji kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się, że tu jesteśmy i patrzymy na te dziwia. Wspaniałe rzeczy. Obserwatorium astronomiczne. Rzadko jest dostępne śmiertelnikom zwyczajnym, takim jak ja. I jeszcze ten zaszczyt, za który jestem Bogu i ludziom wdzięczny, że tu jestem obecny. To, co nas otacza, wspaniały las, dzieło rąk ludzkich i Bożej mocy. Podobnie i ten budynek, dzieło rąk ludzkich i Boże błogosławieństwo widać. Wspaniała, odpowiedzialna budowla, jakżeż potrzebna dla nauki, a nauka potrzebna, abyśmy bardziej Boga kochali, bardziej Bogu byli wdzięczni i pomyśleli, czy talenty, jakie dał nam Bóg, talenty, które otrzymałaś, siostro i bracie, tu obecni, rozwijamy, żeby służyć. Służyć bliźnim, służyć Bogu, służyć Ojczyźnie. Ojciec Święty Benedykt XVI tak napisał. Proszę was, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami, Europy i świata, również przez pamięć o waszym rodaku, który jako następca świętego Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością. Proszę was, trwajcie mocni w wierze, trwajcie mocni w nadziei, trwajcie mocni w miłości. Słowa papieża Benedykta XVI. Znak wiary. Znak wiary waszej, siostry i bracia. Znak wiary, nadziei i miłości. Serdeczne gratulacje. Bardzo jestem wdzięczny Bogu, że tutaj właśnie jestem, przy tym obserwatorium astronomicznym w Lubomirze w Węglówce. Powiem księdzu kardynałowi wieczorem, jak się z nim spotkam, niech żałuje, że nie przyjechał tutaj. I nie wiem, czy mogę, ale chyba tak, żeby jednak kiedyś tu przyjechał i pobłogosławił swą pasterską ręką ten obiekt, a przede wszystkim ludziom, którzy podjęli tą decyzję, by jego odnowić, wybudować, którzy tu pracują i pracować będą. Moi kochani siostry i bracia, po co to wszystko? Po co to wszystko? Otóż staje mi przed oczyma Jan Paweł II. On
wiedział i mówił i dał tego przykład, że każda praca twórcza człowieka jest wspaniałą sprawą, ubogaca pracującego, ubogaca tych, którzy z tej pracy korzystają. A wszystko to przyczynia się, że człowiek widzi sens swego życia, widzi potrzebę swego istnienia, widzi konieczność, że coś po nas ma zostać dla dobra następnych pokoleń, dla dobra ojczyzny naszej, sławy naszej ojczyźnie w Europie i w świecie, a ostateczny efekt ku większej chwale Bożej. Wszystko ku większej chwale Bożej. Boże, Stwórco Wszechrzeczy, polecamy Ci wszystkich poległych w naszych okolicach podczas II wojny światowej. Niech cieszą się przebywaniem z Bogiem w wieczności. Boże, Stwórco Wszechrzeczy, polecamy Ci nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze umieli dziękować i wielbić Boga za wielkie Jego dzieła. Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię. Pokażmy sobie znak pokoju.
zachowmy Panu. Państwo, jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. Po 63 latach zapomnienia Góra Lubomir w Węglówce w gminie Wiśniowa znów będzie się kojarzyć z astronomią, z dziedziną nauki, która przez wszystkich odbierana jest ciepło i zagadkowo, bo skrywa wiele tajemnic. Tu 85 lat temu, za sprawą profesora Tadeusza Banachiewicza, powstało pierwsze polskie zamiejskie obserwatorium astronomiczne. Tu w 1925 roku dr Lucjan Orkisz odkrył pierwszą polską kometę. Niezwykłe to miejsce. Tu w 1936 roku drugim odkrywcą komety został mieszkaniec Węglówki Władysław Dis. 15 września 1944 roku okupant niemiecki spalił stację na Lubomirze, przerywając pasmo naukowych sukcesów krakowskich astronomów. Jeden z obserwatorów na Lubomirze z okresu międzywojennego, pani Rozaja Szafraniec, tak pisze w swoich wspomnieniach sprzed ponad 30 lat. Profesor Banachiewicz zastanawiał się, czy nie odbudować stacji na Lubomirze. Duży koszt i trudności powojenne uniemożliwiły odbudowanie obserwatorium. Z dawnej stacji na Lubomirze została tylko nazwa. Polana na szczycie, tak jak i cały stok góry, zarośnięte jest młodymi drzewami. Stacja Lubomir zostanie tylko we wspomnieniach osób, które tam przebywały. Tak się nie stało. Za przyczynę 30 osób, które 22 marca 2003 roku w szkole w Węglówce utworzyły komitet odbudowy obserwatorium astronomicznego na Lubomirze i tych wszystkich, którzy im w tym niełatwym zadaniu pomogli. Nie sposób wszystkim wymienić, ale wszystkim gorąco dziękuję. Sądzę, że większość jest obecna i z dumą szczególnie pragnę podziękować profesorom wyższej uczelni, którzy bezinteresownie zaangażowali się w to dzieło. Dziękuję radnym gminy Wiśniowa poprzedniej i obecnej kadencji, którzy potrafili wśród innych potrzeb dostrzec sens tej inwestycji. Gratuluję architektowi panu Wiktorowi Kielanowi, który zaprojektował ten obiekt. Słowa podziękowania kieruję do wykonawcy Budostaru 5 spółka akcyjna i jego prezesa pana Ryszarda Popieli, który podjął się realizacji inwestycji nietypowej w bardzo trudnym terenie i w rezultacie nie dla zysku. Mimo zaangażowania tylu ludzi, dzisiejszy sukces był możliwy dzięki dofinansowaniu zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa. Udział gminy w całości kosztów inwestycji wyniósł około 40%. Jako gospodarz tej gminy, a zarazem przewodniczący Komitetu Odbudowy Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze, pragnę serdecznie podziękować za tę szansę panu marszałkowi województwa małopolskiego, panu wojewodzie małopolskiego oraz ich służbom. Wspólnie udowodniliśmy, że można dobrze wykorzystać środki unijne i w dodatku w zaplanowanym terminie. A że tak jest, świadczy o tym tak bardzo liczne zgromadzenie. Wszystkich pragnę gorąco powitać, a że jest niemożliwe, aby powitać każdego z osobna, uczynię to bardzo ogólnie. W sposób szczególny pragnę powitać i wyrazić wdzięczność za odprawienie w tym miejscu mszy świętej księdzu Nikołotowi Wileńskiemu. Wielki to zaszczyt, że możemy dziś gościć posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. Witam posła pana Leszka Murzyna. Witam senatora pana Andrzeja Gołasia. Witam przedstawicieli Sejmiku Małopolskiego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Witam serdecznie dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, pana Stanisława Pajora. Witam przedstawicieli kuratorium oświaty. Bardzo serdecznie witam rektorów i profesorów wszystkich przedstawicieli wyższej uczelni z Krakowa, Warszawy, Poznania, Torunia, Wrocławia, jest Politechniki Lwowskiej. Wśród nich jest profesor Aleksander Drożyński, profesor Korneli Trejtyak i profesor Petro Dwulić.
Witam serdecznie rektora Akademii Pedagogicznej, pana profesora Henryka Żelińskiego. Witam serdecznie starostę powiatu myślenickiego i o służbie i rannych powiatu myślenickiego. Witam i dziękuję za obecność wszystkich burmistrzów i wójtów, bliższych i dalszych moich sąsiadów i wszystkich samorządowców. Gorąco witam tu na Lubomirze wszystkich przedstawicieli Lasów Państwowych z panem dyrektorem Janem Koziorowskim na czele. Witam przedstawicieli Policji oraz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Szczególnie gorąco witam dyrektorów szkół średnich powiatu myślenickiego oraz dyrektorów szkół z gminy Wiśniowa. Witam wszystkich nauczycieli i tak licznie zgromadzoną młodzież. Wreszcie witam wszystkich przybyłych gości, a wśród nich w sposób szczególny pragnę powitać rodziny naszych odkrywców komet Władysława Lisa i Lucjana Orkisza oraz przyjaciół profesora Tadeusza Banachiewicza. W tym miejscu chcę powiedzieć, że to obserwatorium nosić będzie imię właśnie profesora Tadeusza Banachiewicza. Stosowna uchwała została podjęta przez Radę Gminy Wiśniowa. Witam radnych i sołtysów gminy Wiśniowa oraz wszystkich jej mieszkańców. Serdecznie witam przedstawicieli mediów, licząc na ich przychylność. Drodzy Państwo, odbudowa obserwatorium stała się faktem. Życie pokaże, jakie korzyści przyniesie gminie i jak szeroki będzie zasięg jego oddziaływania. Zawarte umowy o współpracy rokują, że nie będzie to zasięg wyłącznie lokalny. W tym miejscu, w obecności Was wszystkich, pragnę gorąco podziękować rektorom wyższych uczelni i dyrektorom obserwatoriów, którzy zechcieli zawrzeć z gminą Wiśniowa umowy o współpracy, a są to uczelnie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Pedagogiczna imieniem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet imieniem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii w Krakowie. W sposób szczególny pragnę podziękować za pomoc i cenne rady panu profesorowi Jerzemu Krajnerowi, panu doktorowi Henrykowi Brancewiczowi z Krakowa i panu profesorowi Andrzejowi Kusowi z Torunia. Po tym krótkim powitaniu bardzo proszę księdza Ifiłata o poświęcenie tego obiektu. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się: Boże, źródło wszelkiej prawdy, racz pobłogosławić ten wspaniały dom, pracownię i spraw, abyśmy wiernie trwając w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości, miłowali Cię, Boże, i siebie nawzajem coraz więcej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na ten obiekt, pozostanie na zawsze. Amen. Szanowni Państwo, do uroczystego przecięcia i otwarcia obiektu poproszę następujących osób: przedstawiciele wojewody małopolskiego, pana dyrektora Stanisława Pajora, przedstawiciela Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana posła Leszka Murzyna, pana senatora Andrzeja Gołasia, pana wicestarostę myślenickiego, pana Waldemara Wolskiego, pana doktora Henryka Brancewicza, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, pana profesora Henryka Żalińskiego, rektora Akademii Pedagogicznej, pana profesora Jerzego Krajnera z Akademii Pedagogicznej, panią profesor Katarzynę Otmanowską, przedstawicielkę, panią dyrektor Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego,
pana profesora Andrzeja Kusa z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika w Toruniu, pana dyrektora Popiele Ryszarda, prezesa Budostalu 5 i pana wójta gminy Wiśniowa, pana Juliana Murzyna. Odczytane osoby, bardzo proszę o przejście. Było to 6 lutego 2004 roku, kiedy do naszej uczelni przyjechał wójt gminy Wiśniowa, pan Julian Murzyn, i podpisał umowę z panem profesorem Jerzym Kreinerem, dyrektorem Katedry Astronomii naszej uczelni. Zdawało nam się, że ta umowa będzie realizowana, bo umowa dotyczyła nie tylko budowy, ale później opieki merytorycznej nad tym pięknym gmachem, nad obserwatorium astronomicznym. Zdawało nam się, że to będzie realizowane dopiero za 10, za 15 lat, bo tak w Polsce często bywa. Okazało się, że już tu jesteśmy i ten piękny budynek możemy obserwować i możemy go zwiedzać. Proszę Państwa, każde obserwatorium astronomiczne ma 3 funkcje do spełnienia. Pierwsza funkcja to funkcja naukowa, druga funkcja to popularyzacja nauki, a trzecia to funkcja dydaktyczna. Myślę, że te wszystkie 3 funkcje, nie tylko we wszystkich tych 3 funkcji nasza uczelnia pragnie uczestniczyć. Państwo słyszeliście z przemówienia pana wójta, że uczestniczy również w tym przedsięwzięciu Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Toruński. My jesteśmy jednym tylko z trybików. Chcielibyśmy po prostu tutaj zaistnieć. Chcielibyśmy po prostu pomagać merytorycznie. Ja przyjechałem z całą grupą naszych astronomów, którzy po prostu są tu sercem oddani, by w tych pięknych górach prowadzić badania i by w tych pięknych górach, na tym pięknym, w tym pięknym otoczeniu prowadzić swoje naukowe prace. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu skieruję kilka słów gratulacyjnych do gospodarza tej gminy, pana wójta. Szanowny pan Julian Murzyn, wójt gminy Wiśniowa. Składam serdeczne gratulacje z okazji uroczystego otwarcia i poświęcenia odbudowanego Obserwatorium Astronomicznego imienia Tadeusza Banachiewicza. Ponad rok temu w tym miejscu wmurowano kamień węgielny pod budowę obserwatorium na górze Lubomir w Węglówce. Uroczystość odbyła się w 70. rocznicę odkrycia komety przez miejscowego astronoma amatora Władysława Lisa. Dziś spotykamy się, aby uroczyście zainaugurować działalność odbudowanej stacji astronomicznej
którą hitlerowcy spalili 15 września 1944 roku. Komitetowi Odbudowy Obserwatorium Astronomicznego składam podziękowania. W skali Europy, pokażcie mi na mapie Europy coś takiego wyjątkowego, które zostało współfinansowane za unijne pieniądze. Dwa nazwiska wymienię, trudno, żebym je nie wymienił tutaj w tej chwili, a mianowicie tutaj senatora Andrzeja Gołasia, który był w komitecie sterującym i dzięki niemu te 40% środków zostało wydatkowane na Lubomir, i Janusza Sepioła, dawnego marszałka województwa małopolskiego. Dzięki niemu i dzięki tym dwóm osobom to powstało tutaj. I szanowni państwo, aby zejść z góry, chociaż słońce zaświeciło, zejdziemy za chwilę na dół do Węglówki i oświadczam państwu, że nadszedł czas Węglówki, ponieważ w ubiegłym tygodniu przyznaliśmy 1 300 000, to jest blisko 8% budżetu województwa, budżetu gminy Wiśniowa na kanalizację Węglówki. A więc z góry schodzimy na dół i w przyszłym roku obiecujemy sobie wszyscy, że będziemy mieć wreszcie kanalizację, wodę w najpiękniejszej miejscowości najbliżej Krakowa, jaką jest bezwzględnie Węglówka. Serdecznie gratuluję wszystkim. Dziękujemy bardzo. Głos zabierze pan Leszek Murzyn, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę. Szanowni państwo, chciałem przede wszystkim podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i pogratulować tego wspaniałego obiektu, szczególnie panu wójtowi, radnym gminy Wiśniowa, środowisku naukowemu i wszystkim, którzy się przyczynili do odbudowy Obserwatorium Astronomicznego. Jestem bardzo dumny, że mój przyjaciel i kolega był architektem, pan inżynier Kielan, obecny tutaj, za co mu też trzeba podziękować. No i z mojej strony chciałem przede wszystkim wyrazić ogromną satysfakcję, że tutaj w moich rodzinnych stronach w jakiś sposób nauka jest doceniana. A wiemy, że polska nauka w tej chwili przeżywa kryzys i nie można powiedzieć, nie bez winy są tutaj przedstawiciele decydentów. Wszystkim szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana profesora Andrzeja Husa z Torunia. Bardzo proszę, panie profesorze. Szanowni goście, szanowni państwo, dlaczego właśnie ja? Nie wiem, może dlatego, że przyjechałem tutaj z najbardziej odległego miejsca w stosunku do Krakowa, ale oczywiście są inne powody również. Astronomia należy do królowej nauk. Jest królową nauk. Należy do nauk, które nawet w dzisiejszych czasach zajmują najwyższe znaczenie w badaniach i poznawaniu świata, poznawaniu nas samych. Mikołaj Kopernik powiedział tak w swoim dziele Obrotach Sił Niebieskich: niebo jest najpiękniejsze, dlatego że otacza również to wszystko, co jest piękne. I warto się nim zajmować. Zajmowanie się takimi naukami szlachetnymi, jaką jest astronomia, odciąga ludzi od złych czynów. Dobry państwo, ja nazywam się Czech, jestem z Krakowa, jestem dość bliskim krewnym Lucjana Orkisza. Miała tu dzisiaj być siostrzenica pana Lucjana Orkisza, ale niestety z powodu choroby nie może być. Ja jestem nie siostrzeńcem, ale bratankiem z drugiego pionu Orkisza. Lucjana Orkisza, który opowiada, jak odkryłem nową kometę. I to wszystko. Dziękuję. Chciałam państwu podziękować za ogromną pamięć o moim ojcu. Muszę powiedzieć, że wzrusza mnie to bardzo. Chciałam pogratulować tego obiektu. Naprawdę jest to rewelacja w tak krótkim terminie przeprowadzona inwestycja. W naszych oczach obserwatorium, piękne obserwatorium powstało w tak szybkim tempie i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli już tutaj podjąć naukowe obserwacje. I właśnie mam nadzieję, że nie tylko obserwacje, ale także popularyzacja będzie tutaj ważna dla tego obserwatorium i że wszystkie osoby, które tutaj są, zostaną zaproszone na
oglądanie nieba. Szanowni Państwo, jesienią 2002 roku skontaktował się ze mną pan wójt, mówiąc, że zamierzałby odbudować obserwatorium na Lwomirze. Porozmawialiśmy przez telefon, po czym spotkaliśmy się w styczniu 2003 roku, zastanawiając się, jaka to grupa by go mogła wspierać i tak dalej. 23 marca 2003 roku został powołany komitet i wtedy ruszyła potężna maszyna, gdzie maszynistą był pan wójt, a celem było doprowadzenie do stanu, który widzimy. Dzięki ogromnemu wkładowi pracy pana wójta, wspieranego przez różnych współpracowników, dokonało się to... Prezesa tego towarzystwa, który niestety dzisiaj z przyczyn osobistych nie mógł gościć tutaj na Lubomirze, pana profesora Edwina Wnuka z Poznania, pragnę wyrazić wdzięczność za powstanie tego obiektu, a więc projektodawcą, wykonawcą, pomysłodawcą tego wszystkiego. I wypada mi tylko życzyć samych pogodnych nocy. A myślę, że po pewnym czasie będzie można kiedyś jeszcze tu przybyć i zobaczyć sobie nawet to niebo, o którym wszyscy marzymy, jest bliższa. Dziękuję bardzo, proszę i zapraszam do zwiedzania. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów, gościom, turystom, mieszkańcom Węglówki, mieszkańcom gminy serdecznie dziękuję. Zostało założone w roku 1922 przez profesora Tadeusza Barnachiewicza i działało.